I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu, który pojawił się w World of Warships I dzisiaj omówimy sobie włoski niszczyciel tieru 9, czyli Paulo Emilio Niektórzy mówią na niego Jolo Emilio No i w zasadzie ta nazwa do niego dosyć mocno pasuje Zaraz sobie omówimy co ten okręt tu wyczynia, co on potrafi Tu widzicie, dodają mi się jakieś tam pierdoły w międzyczasie, bo to jest konto prasowe, nie moje Ja Paulo Emilio nie mam, także omówimy sobie szybko to jak mam go zrobionego Jakie są parametry, i pokażę Wam dosyć krótki taki zwięzły gameplay. Więc, jeżeli chodzi o kapitana, to wygląda to następująco. Uważam, że na tym okręcie, ten dym, który tutaj mamy, czyli kroczący dym w ilości 6 sztuk, to nie jest za dużo. Tego dymu nigdy za dużo nie będzie. Także przyda nam się nadzorca, kurde, no co tu się dzieje. O, powinno być ok, więc tak. Nie mamy pocisków. Nie mamy pociski odonkowo-burzące, przepraszam bardzo. Mamy odonkowo-burzące, ale raczej na pożarach bazować nie będziemy. No bo jeżeli chodzi. Ale to o parametry to oddzielnie. Jeżeli chodzi o kapitana, wygląda on następująco: można by się tu pobawić i wziąć sobie jeszcze strzelca wyborowego zamiast na przykład wszechstronności. Ale wydaje mi się, że tutaj będziemy nasz gameplay opierać głównie na tym korzystaniu z dymu i. No HP na DDQ to wiadomo oczywistość, to ostatni Bastion Camo to standardy, podstawowy trening strzelecki przydaje się, bo artyleria ładuje długo i zaraz Wam pokażę moduły jak on tutaj są zamontowane. Tutaj mamy również skrócenie reloadu, kamuflaż, czas osiągnięcia maksymalnej prędkości, obrót dział przeżywalność modułów, czy tam przeżywalność maszynowni, ochrona maszynowni i przeżywalność głównej, głównego uzbrojenia. Więc tak wygląda konfiguracja tego okrętu i co on ma, moi drodzy? Otóż mamy tutaj 4 x 2 135 mm. Mamy tutaj pociski, jak widzicie, odłamkowo-burzące plus przeciwpancerno-odłamkowe, przeciwpancernych takich typowych nie mamy, czyli mamy sapy i mamy haeczki. Jak zobaczycie na tym króciutkim gameplayu, który dla Was przygotowałem, ja praktycznie tylko na sapach pływam. Obeków prawie w ogóle nie używałem w tych bitwach, które zagrałem na tym okręcie. Mamy tutaj torpedy. Mamy trzy wyrzutnie, czyli mamy jedną wyrzutnię umieszczoną centralnie, dwie umieszczone na burtach. Także praktycznie z jednej burty możemy wypakować 8 torped. Torpedy mają bardzo krótki zasięg 6 km. Prędkość jest przyzwoita 67 węzłów i potężne uszkodzenia, jak na takie torpedy. Na Tier 9 mamy 20 prawie 4000 maksymalnego damage'u z jednej torpedy to jest bardzo dużo i w takiej konfiguracji, jaka tu mamy. Czas przeładowania to jest 2 minuty. Oczywiście mówię tutaj o swoim kapitanie i swoich modułach. Możecie to zrobić oczywiście inaczej. To jest tylko moja propozycja, taka luźna. Obrona przeciwlotnicza oceniona na 30, także nie jest to dużo. Manewrowość. Okręt jest szybki. 45,7 węzła bez doładowania. 800 metrów promień skrętu, przestawienie steru 8,3, i 3. Przy czym mamy tutaj jeszcze awaryjne doładowanie silnika, które nam o 25% zwiększa moc i prędkość maksymalną. Także no. Ponad 50 będziemy pocinać, i to też jest niewątpliwie element gameplayu na tym okręcie, ale o tym za chwileczkę. Jak widzicie, jest i ulepszenie na kamuflaż, jest i perk na kamuflaż, i kamo mamy tutaj 7,1 z powierzchni, także to jest dużo. Z powietrza to jest 3 km, także dosyć przyzwoicie. Pelotka nasza jest na jakie zasięgi? 4,6, także musimy ją wyłączać, jeżeli chcemy dłużej pożyć. Ale mamy, przypominam, kroczący dym. Ładunków mamy 6. Przeładowuje on się nam tutaj 126 sekund, czyli ponad 2 minuty. Z doładowaniem również jest tak samo. Przy czym jeszcze możemy sobie założyć szmatkę, jak widzicie tutaj, która nam wydłuży czas działania tego dymu, i to się na tym okręcie zdecydowanie przyda. No i teraz pozostaje nam, moi drodzy, obejrzeć sobie krótki gameplay, bo w zasadzie tutaj no nie będziemy obliczać sobie czasu reakcji na torpedy, no bo na 6 km i tak widać nas z kilometra więcej niż nasze torpedy. Wykrywalność torped wynosi 1,7, ale kogo to obchodzi. Manewrowość już omówiliśmy, a punkty HP jeszcze sobie zerknijmy. Tylko mam tutaj 27550, przypominam, z nadzorcą, także byłoby tam troszeczkę mniej tych punkcików goło. Ale wygląda to tak, jak widać, i teraz krótki, szybki gameplay omówimy sobie, do czego ten okręt służy, i czy wziąć go, czy nie wziąć, jak ja go oceniam. Także zapraszam Was do oglądania jeszcze tego krótkiego materiału. Otóż, moi drodzy, nazwa taka potoczna dla tego okrętu, czyli YOLO Emilio, nie wzięła się znikąd. Moi drodzy, mamy tutaj okręt, który wykrywalny jest 7 km, ma długie przeładowanie. Nawet to tym przeładowaniu nie wspomniałem z tego wszystkiego, ale wynosi ono 8,5 sekundy, mając na pokładzie podstawowy trening strzelecki na ostatnim module, moduł ulepszenie na przeładowanie. Także bazowo ten reload jest długi. Mamy co prawda sapy, ale no Mamy 8 rur, ale długo ładujemy. To jest minus. Także w nie jesteśmy jakimś tam szczególnie bardzo groźnym okrętem. Potrafimy się odgryźć, potrafimy się obronić, ale raczej nie jest to uzbrojenie ofensywne. Torpedy jak już wspomniałem, Mamy trzy poczwórne wyrzutnie, z czego jak widzicie umiejscowienie ich takie jest, że możemy z jednej burty wyładować 8 torped, 6 km, więc musimy podejść do kogoś i robić jolo. Stąd właśnie nazwa Jolo Emilio. Także połączmy sobie tutaj moi drodzy teraz pięknie yy, krótkie, szybkie torpedy o potężnych ilościach damage'u. Do tego mamy kroczący dym, który może nas osłonić przy maksymalnej naszej prędkości, a prędkość ta będzie wynosiła ponad 50 węzłów. Także będzie można sobie tutaj do kogoś na pełnej prędkości podpłynąć, wpakować mu torpedy. No, musimy wziąć pod uwagę to, że jesteśmy na tierze 9, więc hydro i radary będą wszechobecne. No i zasięg pewnego wykrycia mamy tutaj 2 km, więc bliżej, raczej nie podchodźmy. Zwłaszcza, że jeżeli możemy atakować cel, który również ma torpedy, no to może nam się odgryźć po prostu. Ale spójrzcie, to jest idealny przykład wykorzystania tego okrętu. Ja tym okrętem grałem niedużo, ale doskonale widać do czego on się nadaje. Bo on, jako konwencjonalny niszczyciel, taki nie wiem, pod niewitkę do torpedowania, czy jako artyleryjczyk, no, no on jest po prostu słaby. Ale do podejścia, właśnie takiego, kiedy ktoś nam się gdzieś wypuści, gdzie możemy złapać kogoś na blisko. Wykorzystujemy dym, wykorzystujemy prędkość i pakujemy w typa pełną wiąchę torped. Najlepiej jakby to zrobić tak, no ja tutaj spaprałem, bo spójrzcie, odwracam się i dopiero zauważyłem, że mam wyrzutnię na drugiej burcie. Także to jest jedna z tych początkowych moich bidek na tym okręcie. Ale wydaje mi się, że dosyć krótka zwięzła i wiadomo o co będzie chodziło. Podchodzimy do kogoś, ładujemy mu torpedy i albo giniemy, albo uciekamy i robimy to samo cały czas. Także gameplay taki przypominający raczej karanie nowych graczy na niskich tierach właśnie niż nicielem, który ma dosyć dobry damage z torped. Ale jeżeli zostalibyśmy sami na krążownik na przykład z torpedami, no to powiem wam, że byłaby trochę czarna dupa, bo raczej wielkiej krzywdy mu nie zrobimy. Bo on ma ich hydro i może nas szybko rozstrzelać, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasz zasięg wykrywalności, który jest o kilometr 100 metrów większy niż nasz zasięg torped. Także czy ja bym ten okręt wziął? Powiem Wam, że osobiście na pewno bym sobie go nie wziął. Wolę sobie kupić jakiegoś lolka, sam, nie wiem, czwórki, trójki i sobie takie akcje jolujące pancerniki odpierdzielać bez konieczności grindowania kilku drzewek, czy tam płacenia free expa za kilka drzewek, żeby ten okręt dostać. Tam nie ma radarów, nie ma za bardzo hydro też w zbyt dużych ilościach, także można robić to samo. No, oczywiście, nie mamy takiej predyspozycji, że mamy yy, dym, który nas osłoni, i mamy. Taką aż do pałki, która pozwoli takie prędkości osiągać. Także troszeczkę jest to bardziej ryzykowne i wymaga bardziej korzystania z osłon terenowych. Tutaj możemy sobie śmiało odpalić dym i mamy te 30 parę sekund. Już tu zerknę jeszcze dokładnie, ile mamy tych sekund. 40 sekund i 25 sekundy trwa ten dym, także przez tyle czasu jesteśmy niewykrywalni i możemy z pełną prędkością do przeciwnika podchodzić. Czyni to ten okręt niezwykle sytuacyjnym, ale te sytuacje będą nam dawały na pewno sporo frajdy, sporo satysfakcji, przy czym musimy pamiętać o tym, że jeżeli taka sytuacja się nie nadarzy albo trafimy na kogoś, kto ma hydro albo radar, no to będzie nam o wiele trudniej taką akcję przeprowadzić. Tutaj no, fart po prostu w tej bitwie okazał się większy niż rozgarnięcie przeciwników, stąd też właśnie. Widzieliście tutaj, to jest drugi frak, i będzie koniec bitwy, bo w międzyczasie padło kilku naszych. Przepraszam, kilku czerwonych, i to jest tyle, jeżeli chodzi o wideo. Także moi drodzy, czy ja bym sobie ten okręt wziął? Osobiście nie. Czy to jest dobry okręt? Do roli, jaką wam pokazałem, czyli takiego jolowania, wpływania na gościa na pełnej, na pełnej prędkości, to tak, ale. Jest sytuacyjny, jest niezwykle sytuacyjny, a to jak dla mnie bardzo mocno redukuje jego znaczenie w bitwie. Musimy po prostu trafić na kogoś, kto pozwoli nam wykorzystać te jego atuty. Jeżeli na kogoś takiego nie trafimy, no to będziemy raczej mięsem armatni, No bo przy takiej wykrywalności fakt faktem jest szybki, potrafi się odgryźć artylerię, no ale ona ładuje długo, jak już wspominałem. Także nie jest to okręt jakiś mocno ofensywny, jeżeli chodzi o artylerię. Jest sytuacyjny, a ja takich okrętów nie lubię bardzo. Wolę mieć okręt, który odnajdzie się w każdej sytuacji, albo sobie ją stworzy, a wiemy, jaka jest meta w of i wszystko kampi z tyłu, także tym okrętem będzie ciężko coś ugrać sensownego. Trafi się oczywiście raz na jakiś czas fajna bitwa, w której przeciwnik dosyć aktywnie idzie do przodu i mamy kogo właśnie w ten sposób taki szarżujący zatopić. Ale no, będzie to na pewno mniej efektywne niż okręt, który by sobie radził w każdych warunkach, także. Gdybym miał go ocenić, do jolowania to jest okręt doskonały. Można by mu dać nawet w takiej kategorii, jeżeli byłaby taka kategoria, okręty do robienia, szarży jakieś tam, nie wiem, mógłbym mu dać 10 na 10, ale jeżeli taka sytuacja się nie nadarzy, to on jest po prostu słaby, także daję mu, moi drodzy, 6,5%. 6, daję mu 6 na 10. Także jeżeli sytuacja się nadarzy, to on ją wykorzysta bezlitośnie, ale jeżeli nie, to będzie naprawdę ciężko się nie w bitwie grało. Zwłaszcza jeżeli będziemy mieli samoloty nad głową, to już w ogóle będzie paćka z tego okrętu. Także ja bym osobiście go nie grindował. Jeżeli macie chęć, czas czy środki do tego, czy tam wolnego ekspa, wiadomo, warto okręt w kolekcji swojej posiadać. Także w tym moim materiale to jest wszystko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.